Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w World of Tanks niecodzienne bitwy. Ponieważ niecodzienne bitwy, tu jest Super Pershing pod tytułem odcinka Płonna Ściereczka. Ponieważ nie zawsze Super Pershing ma takie szczęście, że napotyka graczy, którzy tak zapalniczo w niego strzelają, że on nabija bardzo dużo tego. No, po prostu. Ma bardzo dużo przyjętych uszkodzeń. Tutaj nie będzie tego widać, ale ja wam już mogę zdradzić. Oczywiście tutaj się zepsuło. Zepsuła tam. Zbugowane są powtórki. Oczywiście nie będzie tego widać, ile odbiłem na pancerz, ale mogę wam teraz powiedzieć, że odbiłem na pancerz około 7000 obrażeń, więc nie zawsze taka jest możliwość. Tu głównie nie na obrażenia swoje liczyłem, tylko na obrażenia przyjęte. No więc więcej niż kiedyś na Minimausie grałem, więcej wtedy, mniej wtedy przyjąłem, to wtedy łatwiej by było wykonać misję hartowana stal w takiej bitwie. 59-16, nie ma szans. Sorry za to. Zapaleniec, który we mnie strzela, to właśnie typ 64, który jeszcze nieraz zalazie mi za skórę, ponieważ nie miał szansy na przybicie mnie z pocisków podstawowych, a jak miał, to bardzo znikomy. Źle się tu się ustawiłem, patrzcie, typ 64 do walenia jak muł, a ja co robię? A, oczywiście tak jadę, proszę bardzo. Ach, zepsułem, nie trafiłem. Ale teraz już będzie trafienie, tu musiałem wyjechać tak, żeby mnie nie bili. Chciałem typa 64, ale no właśnie nie trafiłem, tu też będą takie sytuacje, że nie trafię tych celi, które chcę, żeby trafienie otrzymały. Ale chłonna ściereczka będzie, zacznie się w pewnym momencie. Proszę, zaczyna się chłonna ściereczka. WZ-a się po prostu, no, odbiła. I pyk, bardzo ładnie. Nie wiem, jakim cudem w Chromile to weszło, jeszcze tak ładnie w gąskę, że go zdetrakowało. Prawda, prawda. A, Chromil już pobity. Mot, ach, za nisko. Patrzcie. 59-16, typ 64, WZ-a nawalają i nie mogą przebić. Nie zawsze mamy takich zapaleńców, którzy tak zatraceńczo z nas atakują. Nie powinienem się nawet odwracać w ich stronę, żeby nie załadowali Golda, żeby tak nie bili fajnie. Widzicie? Pyk, pyk, pyk. Bardzo ładnie atakują mnie. Bardzo ładnie przyjmuję. Nie wyjeżdżałem stąd, żeby przyjmować limit. Od czasu do czasu się odwracałem, żeby ta WZ-a mnie nie przebiła. Jak ona przebije, to ładnie. Widzicie? Pyk, 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 pyk. Ile to się przebija. O, widzicie? Pięknie. Nie powinienem w ogóle z niego strzelać. Idź dalej, żeby on nadal się ode mnie odbijał, bo ja bardzo chciałem mieć dużo damage'a. O, tu 64 się przebija. O, tu się przebił. Nie wiem, jakim cudem. A nie, dobrze, w dobry włas zaatakował, dlatego się przebił. Ja tu robiłem max chłonną ściereczkę. Patrzcie, ile od niego dip. Ding, 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 ding. Bardzo ładnie. Celowniczy mi padł, powinienem go naprawić w tym momencie gdzieś. Ale go nie naprawiłem ze względu na problemy. O i właśnie tutaj mamy Super Pershinga, który już padł, ale naprawdę tyle tych dingów było. No niestety nie mogłem wam ich pokazać ze względu na to, że po prostu to się zepsuło. A te obrażenia przyjęte na pancerz to w jakimś modzie się robiło, ale już nie pamiętam w jakim, a nie chcę komplikować, bo jak mnie nie wywala z gry, jest ok, to chcę to wykorzystać. Ale czasami takie bitewki właśnie będą wyglądały. Niewiele. Pierwsza bitwa pokazuje wam, której bardzo dużo przyjąłem. I tu pyk, pyk, jeszcze dalej końcówka bitwy. Możemy ją nawet pooglądać sobie, patrzcie, tu Bulldog coś planuje zrobić, ale on w końcu pada. WZ-a też ładnie. 14 HP ma ten wywłas. Ładnie weszło. I tu teraz żongluję innymi, proszę. T34 coś próbuje zrobić. Odbija się od wieży, Carver Narfon. Dostaje. Właśnie, maksymalnie chyba 18 opuszczenia działa. W niektórych czołgach. Niektóre czołga zwiększyli więcej niż 10. Jakbyście oglądali. O tu fart, że T34 nie dostał, ale on w końcu padnie. 3 na 10, pamiętacie naszą bitwę wcześniejszą?
SM2, której było 4 na 11, zaraz taki wynik się powtórzy. Tu jest IS3. 4-12 nawet, to jeszcze ciekawiej. Herbert Narfon powinien dostać. A, źle był ustawiony te 3-4. Ach, dostał. Luf teraz, tak? Klikam. A ja nie klikam, tak? Czekajcie, o tak, dobra. No i teraz luf, tak? A ja patrzyłem z poziomu T34 na luwa. Tu klikałem, proszę, luf padł. Teraz artylerii szukałem. Zobaczcie, jak ładnie, patrzcie na IS-3, który jest tam, widzicie? 1-19, pyk! Artyleria wypukała równo. Ale teraz ją wypukają. Powiem, najfajniejsza artyleria według mnie to jest właśnie ten FV-304 ze względu na to, jeszcze dopowiem, że ten czołg jest po prostu bardzo zwrotny, bardzo fajny na szóstych tierach. Nie tylko na szóstych. Bardzo fajną ma haubicę, tą szybkostrzelniejszą. Mniejsze obrażenia, ale za to bardzo ładnie z tą artą się gra. Bardzo często się w tej arcie z tą artą spotkałem, że grała lighta. Nie, że grała meda, a nawet lighta. A nawet czasami był niszczyciel, więc ta arta... Każdy czołg może grać. Nawet czołg ciężki może jakoś się udało. Coś i odbić pod jakimś ogromnym kątem, jakieś małe tiery, które minimalnie na tych poziomach, które ona gra, się wylosują. Nie mówię o tylko jedynkę, tylko na przykład jakiś czwórkę, czasami jaki jest ogromny kąt arty, taki, że wow, to nawet i tier 10 się może odbić, słuchajcie. Jeśli z pocisków przeciwpancernych atakuje, kąt jest taki ogromny, że naprawdę równo, to naprawdę może się odbić. Dla przykładu, jakiś czołg, którego się w górę bije, na przykład T14, 5 tier T14. I wyobraźcie sobie, że jedziecie... Najwięcej penetracji kiedyś miał IS-4 400, teraz ma 340. Takim IS-4 jedziecie 340 penetracji i na przykład ten wystawia wam T14 tą, no to tą, którą walicie. I kąt jest 179 stopni. Walicie, to się naprawdę odbijecie, nie ma szans, żebyście się przebili pod takim kątem. Wszystko odbija. Ale to tak dla przykładu. Przedłużenie odcinka nastąpiło, ale myślę, że to nie szkodzi. Przedstawiłem wam Super Pershinga, chłonną ściereczkę. Nie wiem, czy więcej takich bitew będzie z zablokowanym damage'em, ale myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!